Póki reklamy, witam ponownie. Maciej Smoliński, Telewizja Polo TV. Cały czas oglądacie program pod tytułem Wszystko mi blisko. Przed nami gwiazda specjalna odcinka, czyli Rajmund. Witam gorąco. Cześć, witam. A Rajmund przybywa ze swoim najnowszym teledyskiem z gorącą premierą klipu pod tytułem Kolacja ze śniadaniem. Będzie pysznie. Będzie pysznie gorąco. Przed nami utwór Za momencik nikt tak nie całuje. Rajmund, ta piosenka po kilkunastu miesiącach stała się wielkim przebojem. Jednym z największych przebojów Rajmunda. Spodziewało się takich sytuacji? Znaczy moim marzeniem tak właśnie był mój cel, tak, żeby osiągnąć coś takiego. Natomiast spontanicznie podchodziłem do tego utworu, jak do każdego swojego utworu. Nikt tak nie całuje, jak całujesz ty. Piosenka bardzo melodijna, piękne klimaty, piękne konie w teledysku, piękne kobiety oczywiście. O tym już za momencik. Rajmund słynie z tego w ogóle w teledyskach, że daje z siebie 100% formy. Czasami na przykład klip pod tytułem Potępiony został okraszony krwią, bym powiedział nawet Rajmunda, prawda? Tak, tak. Ekstremalnie zimno, troszeczkę łańcuchów i tak dalej. Ciężka praca przez 2 dni i 2 noce. No dobrze, to jak było z piosenką Nikt tak nie całuje? Też takie zawirowania były? Tam klip przyszliśmy całkiem do bieli, natomiast zawirowania były tego typu, że najciężej to było znieść ten fortepian do płynącej rzeki, który ważył naprawdę bardzo dużo kilogramów i potem bez żadnej ryski z powrotem go wnieść pod górę, bo kręciliśmy w górach. A gołębie? To mnie najbardziej intrygowało, czy łatwo było ujarzmić te ptaki? Miałem 3 gołębie, powtórek było 5. W tej miejscowości, co kręciliśmy ten klip, po 3 nieudanych próbach, kupiliśmy gołębie od takiego fajnego pana Sołtysa, pozdrawiamy. 3 gołębie na pewno wróciły z powrotem, także, ale 6-7 ujęć specjalnie właśnie na tych gołębi było robione. Niespodziewany obrót sytuacji, bo tych sytuacji, które wiążą się z wielkimi przebojami, nie można się spodziewać. Przed nami wielki przebój Rajmunda, Nikt tak nie całuje. Zobaczcie sami, jak wyszło z gołębiami, no oczywiście z tym niezwykłym fortepianem. Przed wami klip. Nikt tak nie całuje, jak całujesz ty. Jak się wtedy czuję, nie wie tego nikt. Nikt tak nie całuje, jak całujesz ty. Delikatnie, czule, tak ma być. Piosenka o miłości, Nikt tak nie całuje, czyli Rajmund. Obok mnie ciągle gość specjalny programu Wszystko mi blisko. Oczywiście, Rajmund, witam ponownie. Witam, hej. Jesteśmy przed twoją gorącą premierą klipu pod tytułem Kolacja ze śniadaniem. Stresuje się przed momentem? Niedługo cała Polska zobaczy ten właśnie obraz. Ciekawe, jak odbiorą. To przed nami za momencik obraz 18. Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Tam Rajmund pojawił się na koncercie premier z utworem pod tytułem List do szuflady. Czy piosenka, która wiąże się właśnie z tym utworem, czyli List do szuflady, była włożona do szuflady, czekała na swój moment, czy zupełnie to się nie łączy z tą sytuacją właśnie? Nie była w ogóle nigdy włożona do szuflady, wręcz przeciwnie, chciałem ją wyciągnąć na światło dzienne. Bardzo bliska mojemu sercu, bardzo rytmiczna, bardzo melodyjna. Tekst ułożyłem sam, całkiem bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolony. Publiczność w Ostródzie bardzo miło, że tą piosenkę odebrali. Także może nawet doczeka się klip. 18. urodziny Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Ty na scenie, koncert na żywo. Co wtedy się u was działo w zespole? 3 osoby od Rajmunda na scenie. No i chyba wielkie emocje. Jak zwykle. Tak jak zawsze powtarzam, kiedy wchodzę na scenę, czy jest to 15 czy 30 tysięcy osób, czy 200 osób przed sceną, jest to dla mnie jeden wielki Matrix od chwili do chwili, kiedy dostanę mikrofon do ręki. Nie wiem, co się dzieje na scenie, wiem tylko tyle, że staram się mieć kontakt z publiką. Publika ma kontakt ze mną, ja mam z nią również. Jedno wielkie, fajne przeżycie. W tym roku świętowaliśmy 18 lat Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Czego ty życzysz temu festiwalowi? Bo tak naprawdę tę gorącą osiemnastkę będziemy świętować cały rok w Telewizji Polo TV. Życzę, aby odbił się jeszcze większym echem z roku na rok, żeby był w tym roku również 2-dniowy, ponieważ wiem, że ludzie przyjechali, chwalili sobie. Jest to jedyny festiwal, który trwa tak naprawdę 2 dni. W tym roku mieliśmy to po raz pierwszy. Bardzo ładnie to się przyjęło wśród ludzi. Mam nadzieję, że pozostanie tak to już na dłużej. I co? Żeby trwał do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. I oby tak było. 18. Festiwal Muzyki Tanecznej Ostróda 2013. Największe gwiazdy polskiej muzyki blisko, najlepsza muzyka i najlepsza publiczność. Zobaczmy, jak Rajmund zaprezentował się na scenie z utworem List do szuflady. Czy wiesz, kochani, jak mi ciebie
tak było na 18. Festiwalu Muzyki Tanecznej Ostróda 2013. Koncert na żywo pokazywany tylko i wyłącznie w telewizji Polo TV na scenie Rajmund z piosenką pod tytułem List do szuflady. Reakcja publiczności była jak najbardziej pozytywna. Jak co roku. Jak co roku i jak co roku Rajmund, moi drodzy, przybywa z nowymi klipami. Za momencik tylko u nas najnowsze dzieło, klip pod tytułem Kolacja za śniadaniem. Ten utwór również był testowany w Ostródzie, bo tam koncert gwiazd i ty wykonywałeś również ten utwór. Jak publiczność reagowała na piosenkę Kolacja za śniadaniem, powiedz mi? Bardzo rytmiczna piosenka. W tym roku zrobiłem taki wyjątek, gdyż nie grałem żadnego utworu, którego publiczność zna. List do szuflady to była premiera. Natomiast koncert gwiazd zagrałem również swoją premierę. Właśnie kolację ze śniadaniem. Przyjął się bardzo fajnie, bardzo rytmiczny numer. Publiczność klaskała, nawet i gwizdała. Było fajnie. To teraz gorąco, bardzo muzycznie i tylko u nas takie informacje za kulis. Co działo się na planie teledysku do piosenki pod tytułem Kolacja ze śniadaniem, bo ja tego klipu jeszcze nie widziałem. Słuchajcie, po raz pierwszy raz jeździłem tak szybkim samochodem. Teledysk jest taki bardziej zwariowany, szybki, że tak powiem, fajny samochód, kabriolet, nie powiem jaki, 700 koni pod maską, miałem małą przygodę już na chwilę obecną, pozostawmy to niespodziankę, powiemy później. Aha. Na przykład. Było czyste szaleństwo, była kąpiel, była szybka jazda, klip był również też kręcony pod Krakowem, tam w tej samej miejscowości, co Nikt tak nie całuje. To przed nami premiera najnowszego klipu Rajmunda pod tytułem Kolacja ze śniadaniem. Zapraszamy tylko u nas w programie Wszystko mi blisko. Moment, na który czekała cała Polska, tylko u nas w programie Wszystko mi blisko, Rajmund i premiera, klip pod tytułem Kolacja ze śniadaniem. Opowiedz w takim wypadku, co się działo z tym samochodem, jakie były zawirowania z nim.
Zawiele wrażenia były, Maćku, takie, że ja nie jestem nauczony jeździć automatem. Zawsze jeździłem ze skrzynią manualną. Miałem taki mały wypadek, ponieważ użyłem lewej nogi. Przycisnąłem na hamulec. Moje tancerki dobrze, że skończyły tak, a nie inaczej, że nie wylądowały przed samochodem, a to dlatego, że po prostu wolno jechałem. Gdybym jechał szybciej, myślę, że byłoby to troszeczkę inaczej, a ja dzisiaj tutaj bym z tobą nie stał. Natomiast dzięki Bogu wszystko wyszło elegancko. Jestem bardzo zadowolony z kręcenia klipu. Była ciężka praca, ale jak zwykle szaleństwo i tak dalej. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Rajmund w telewizji Polo TV teraz w każdą sobotę punktualnie o godzinie 18 można oglądać premierowe odcinki programu Mistrz Kierownicy Najszybszy Kierowca Disco. Oglądałeś któryś z odcinków? Oczywiście. I co myślisz o tym programie? Myślę, że jak najbardziej jest to program, który tam ma w sobie coś takiego nowego, coś, co przyciągnie ludzi przed telewizory. Coś się dzieje przynajmniej. Mistrz Kierownicy, Najszybszy Kierowca Disco, masz jakiś swoich typów, kto wygra ten program? Mam, lecz zachowam to tylko dla siebie, a na pewno pogratuluję zwycięzcy. Ja również tobie gratuluję teledysku i zapytam się, czego mogę tobie liczyć na najbliższe dni, miesiące? Maćku, zdrówka przede wszystkim, wytrwałości, nowych pomysłów, żebym mógł dalej tworzyć i robić coś nowego, tak jak do tej pory. I wkrótce również w telewizji Polo TV, w programie Wszystko mi Disco, premiera kolejnego teledysku, bo jakieś tam plany w twojej głowie już się tworzą, tak? Tak, jeszcze ten teledysk nie ujrzał światła dziennego, natomiast już robimy przygotowania do następnego. Dzięki za rozmowę i tego tobie właśnie życzę. Dziękuję. A przed nami tylko i wyłącznie w programie Wszystko mi